Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Panie trenerze, mecz emocjonujący właściwie do ostatniej minuty spotkania. No na pewno dla kibica i widzów przed telewizorami było to świetne spotkanie, dobra reklama drugiej ligi. Sytuacja przenosiła się z bramki pod bramkę i było dużo takich rzeczy, które lubią kibice, czyli emocji, strzałów, parad bramkarskich i bramek. No, my oczywiście przyjeżdżaliśmy tu po zwycięstwo, bo to pozwoliłoby nam jeszcze myśleć o bezpośrednim awansie w przypadku innych, w przypadku gdzieś tam niepowodzeń GKS-u Katowice czy Chojniczanki. No i szanujemy ten punkt, natomiast on nic w końcowym rozrachunku za bardzo nam nie da, bo raczej to miejsce w barażach mamy już zapewnione, mamy dosyć dużą przewagę. Natomiast co do Górnika, to chciałem powiedzieć, że jest to świetna drużyna, dobrze się analizuje, widać pracę całego klubu, sztabu, widać jakość zawodników. Przygotowaliśmy się dzisiaj w trochę inny sposób niż graliśmy do tej pory. Myślę, że całkiem dobrze nam to funkcjonowało, bo mieliśmy swoje sytuacje, potrafiliśmy w wysokim pressingu odbierać piłkę i z tego byliśmy z piłką w polu karnym przeciwnika, potrafiliśmy w niskiej obronie sprowokować Górnik do strat. Oczywiście Górnik miał swoje sytuacje, my mieliśmy swoje. Ta pierwsza połowa taka wyrównana, chyba z lekkim wskazaniem na nas. Druga połowa, oczywiście Górnik miał tych sytuacji więcej, też z racji tego, że graliśmy w 10, ale jesteśmy dobrze przygotowani motorycznie. Moi zawodnicy też mają wysoki poziom cech wolicjonalnych i widać to było, jak graliśmy w 10, że owszem, Górnik miał więcej sytuacji, ale my też się odgryzaliśmy i dostaliśmy nagrodę w postaci tej zdobytej bramki. Wielka szkoda dla nas, że nie udało się tutaj wygrać, że gdzieś ten mecz się trochę inaczej nie potoczył. Tym bardziej, że ta sytuacja po bramce dla nas na 1-0 z tą ręką, no była taka trudna. Nie mam pretensji, może inaczej. Nie chciałbym mówić, że mam pretensje do zawodnika, który to zrobił, bo jest to zawodnik doświadczony, który nam na pewno pomoże w meczach barażowych i powalczymy z nim o ten awans i wiem, że on wtedy też będzie się chciał za to wszystko zrehabilitować, może zdobędzie jakąś bramkę, zrobi jakąś kluczową obronę i zawsze jest tak, że mamy jakieś trudności w tym sezonie z tymi drużynami z czołówki, ale gramy z nimi całkiem dobre mecze, które przyjemnie się ogląda. Panie trenerze, dzisiejszy mecz zakończony wynikiem 2-2, taki roller coaster troszkę w tym meczu. Tak, tak ostatnio mamy, że te mecze tak się, pewnie dla kibica jest to szalenie ciekawe, interesujące widowisko, bo i bramki, i dużo akcji. Natomiast no, my tak jak już jest po meczu i nie mamy wpływu na to, co już się wydarzyło na boisku. Mamy teraz wpływ na to, żeby się przede wszystkim dobrze zregenerować, bo gramy co 3 dni. Za chwilę kolejne zadanie w środę na Pruszkowie i przede wszystkim teraz musimy się skupić, żeby dobrze odpocząć, przygotować się do Pruszkowa i pojechać po kolejne po prostu punkty. No właśnie, czego zabrakło w tej końcówce spotkania? Wynik 2-1 dla Górnika Polkowice. Zespół gości traci jednego zawodnika. Wydawałoby się, że ten mecz powinniśmy wygrać. Tylko właśnie by się wydawało, bo znamy przykłady. My też mieliśmy w rundzie jesiennej, graliśmy w 10, długi okres, a potrafiliśmy wygrać. Graliśmy z Chojnicami, gdzie doprowadziliśmy do remisu, Fryzowi złapał czerwoną kartkę, a w końcówce to jeszcze my byliśmy bliżsi zwycięstwa. Jeśli komuś się wydaje, że jak się gra w 10, to jest łatwiej, to bardzo często ci zawodnicy, którzy grają w 10, też podchodzą z taką ogromną determinacją, jeszcze większą. Prawda jest taka, że mogło się to potoczyć w dwie strony. Mieliśmy oczywiście swoje sytuacje, ale tak naprawdę ta bramka ostatnia, też trochę kuriozalna, która wpadła, spowodowała, że ten punkt jest tylko jeden. Natomiast w przekroju całego meczu myślę, że przede wszystkim te pierwsze 30 minut było nasze słabe i musimy w następnym meczu po prostu lepiej wchodzić w mecz i lepiej po prostu grać.